Mistrzyni świata i mistrzyni Europy we wspinaczce sportowej na czas, Aleksandra Mirosław jest moim i Państwa gościem. Witam Cię serdecznie, Olu. Dzień dobry, witam serdecznie. Wspinaczka była dopiero później, bo najpierw było pływanie, podpatrzyłaś później starszą siostrę, która się wspina i co Cię tak zafascynowało, że zmieniłaś dyscyplinę? Przede wszystkim to, że Gosia, czyli właśnie ta moja starsza siostra, była takim chyba moim pierwszym autorytetem. W rodzeństwie też jest tak, że ta najmłodsza siostra, którą ja byłam gdzieś tam w to starsze rodzeństwo jest wpatrzone i chce robić dokładnie to samo, to starsze rodzeństwo. No i tak się zaczęło wspinanie. Gosia przywoziła medale, puchary i zawsze jak wracała, to tak podpatrywałam i myślałam sobie, że pewnego dnia też bym tak chciała jak ona. Co jest najważniejsze we wspinaczce sportowej na czas? Wszystko. I całe ciało, ręce, nogi, kor, ale też i głowa. I to przygotowanie fizyczne i przygotowanie psychiczne musi iść na równi ze sobą. Już teraz pracujesz z jakimś psychologiem sportu, jest sztab ludzi, który się tobą zajmuje, bo rozumiem, że przed sukcesami gdzieś tam musiałaś to sama ogarniać. A teraz jak to wygląda? Pierwszy taki prawdziwy mój własny team, sztab stworzyliśmy właśnie z moim trenerem, mężem przed igrzyskami w Tokio po Mistrzostwach Świata w 2019 roku. Wtedy dołączył do nas drugi trener pod kątem wspinania, Maciek Oczko, dołączył do nas dietetyk Damian Parol, osteopata Robert Trojewski. No i potem dołączali sponsorzy, partnerzy, tak jak teraz moim sponsorem głównym jest Orlen, więc gdzieś tam ten team się rozrasta. Natomiast jeżeli chodzi o psychologa, to z psychologiem nie pracuję, natomiast też nigdy nie miałam problemu z radzeniem sobie ze stresem. Jestem raczej typem osoby, która bardzo dobrze sobie radzi ze stresem i im większa presja, im większa nagroda, tym dla mnie lepiej, co było widać na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. No właśnie, odkąd zaczęłaś wygrywać, ta presja jest coraz większa, te oczekiwania również, no bo łatwiej jest się wspiąć na szczyt niż na nim pozostać. Jak ty sobie radzisz z tą presją i czy lubisz być w roli faworytki, czy tobie to odpowiada? Przede wszystkim jakby myślę, że nikt nie jest w stanie ode mnie oczekiwać więcej niż ja sama oczekuję swojego performance'u sportowego na zawodach. Ja na każde zawody jadąc wiem dokładnie po co tam jadę, co chcę tam osiągnąć i co mam zamiar zrobić. I lubię o tym mówić, lubię mówić o tym co zrobiłam, a nie to co zrobię. Natomiast też to, że jestem w stanie się utrzymać na tym topie i być od wielu, wielu lat numerem jeden, związane jest z moją historią sportową. To, że nie zawsze było kolorowo, nie zawsze było łatwo, nie zawsze było przyjemnie. I musiałam nauczyć się pokory, musiałam nauczyć się cierpliwości, wytrwałości i to teraz procentuję. Czy sukcesy przełożyły się na zarobki? Na pewno, jeżeli mówimy w kontekście wspinania jako sportu olimpijskiego, to tak. Natomiast przez długie lata, przed 2019 roku łączyłam pracę z treningami, co nie było łatwe. Ale jestem bardzo wdzięczna za ten etap, bo dzięki temu bardzo doceniam to, co mam teraz, wsparcie sponsorów, partnerów, bo jest dużo, dużo łatwiej i wiem, że w sporcie olimpijskim są potrzebne bardzo duże pieniądze, żeby dojść do najwyższych osiągnięć i walczyć o medale olimpijskie. Łączyłaś pracę ze sportem, pracę nauczycielki? Tak, między innymi pracę nauczycielki, gdzie prowadziłam zajęcia WF, w ramach których były realizowane zajęcia na ściance, więc pracowałam z dziećmi. I fajnie było zarażać właśnie tą młodzież, te młode osoby, pokazywać im, że wspinanie jest fajne, w ogóle pokazywać im, że taki sport jak wspinanie istnieje i zarażać im takim bakcylem właśnie sportowym. Skoro wspomniałaś o tych młodych osobach, to nawiązałaś też do tego, co ja chcę powiedzieć, ponieważ portal, nowy portal Polska Press Grupy i.pl wraz z twoim sponsorem tytularnym grupą PKN Orlen organizują taką kampanię Mistrzowie Podwórka. Chodzi o to, żeby pokazać, że zanim się zostanie mistrzem świata, to trzeba być mistrzem podwórka. Jaka była twoja droga na szczyt? Jak to wyglądało u ciebie? Ja kompletnie się w ogóle z tym zgadzam, co powiedziałaś, bo sama jakby moje pierwsze styczność ze wspinaniem było właśnie trzepak czy drzewo. Teraz fajną inicjatywą jest to, że na coraz większej liczbie placów zabaw powstają ścianki wspinaczkowe, gdzie ten młody człowiek, to dziecko ma styczność z tym sportem po raz pierwszy, więc dowiaduje się, że coś takiego istnieje. Jest też bardzo szeroka oferta w tym momencie zajęć wspinaczkowych dla dzieci, które mogą zacząć naprawdę w wczesnym wieku. Wspinanie też jest fajne pod kątem rozwojowym w ogóle dla dzieci, bo rozwija całe ciało, rozwija umysł, rozwija koncentrację. No i ja bardzo polecam i właśnie fajne jest to, że te dzieciaki mogą rywalizować właśnie na tutaj poziomie, nie wiem, miastowym, potem powiatowym, wojewódzkim i dopiero potem dochodzą do tych ogólnopolskich zawodów. No i miejmy nadzieję, że właśnie takie postępowanie, taka inicjatywa zaprezentuje tym, że w przyszłości będzie mieć więcej mistrzów we wspinaniu. Wspomniałaś, że twoim trenerem jest mąż. To nie za dużo tego szczęścia na raz? W pracy razem i w domu razem?
szczęścia i nieszczęścia. My się zawsze śmiejemy, że musieliśmy się nauczyć z tym żyć. Od 8 lat pracujemy ze sobą i od 8 lat jesteśmy razem. Więc teraz z perspektywy czasu, mając już bardzo dużo doświadczenia w tym temacie, uważam, że jest to nasza największa siła i przewaga, bo ja czasami nie muszę nic mówić, a Mateusz doskonale wie, co się dzieje, wie, co powiedzieć, kiedy powiedzieć, jak powiedzieć i jak w odpowiedni sposób dodać takiego kopniaka motywacji. I to właśnie procentuje na zawodach i to widać. Natomiast też jest tak, że nie da się oddzielić pracy zawodowej od życia prywatnego. Nawet nie próbujemy tego robić. Natomiast na przykład są takie słowa klucz, jak ja już wyszedłem z pracy, koniec tematu. I to są takie po prostu znaki, że nie rozmawiamy o wspinaniu, nie rozmawiamy o, nie wiem, o treningach i tak dalej. Chociaż mimowolnie i tak gdzieś tam to się będzie przeplatać. Ale tak jak mówię, no teraz myślę, że to jest nasza największa siła i taka wartość dodatnia. Czyli trzymamy się tego, że szczęścia chodzą parami. Szczęścia, tak, szczęścia chodzą parami. Chcę zapytać jeszcze o twój game plan. Ty przed każdym startem masz jakąś strategię, no bo tam decyzję trzeba podejmować w ułamkach sekund, bo jak tak się patrzy na ciebie, jak się wspina, to jest moment. Na samo przejście drogi nie, ponieważ ta droga jest zawsze taka sama, ma 15 metrów, 5 stopni nachylenia, układ chwytów jest zawsze taki sam, więc my na co dzień trenujemy na tej ścianie. Natomiast samo, nie wiem, rozegranie zawodów, rutyna przedstartowa jest uporządkowana, jakby zawsze robię dokładnie to samo. Bardzo często siadam z harmonogramem zawodów i rozpisuję sobie dokładnie co, kiedy, jak, o której godzinie, żeby mieć po prostu, nie musieć się zastanawiać co następne, tylko po prostu mieć gotowy plan, ale z drugiej strony też nie wchodzę na sztywno w te ramy, że jeżeli coś się opóźni albo coś się przyspieszy, co się czasami zdarza, chociażby ze względu na pogodę, to mój świat się nie wali. Ja nie jestem jakby wtedy rozsypana na milion małych kawałków, bo mój harmonogram się nie sprawdza, tylko po prostu jakby na bieżąco go modyfikuję. Więc z jednej strony jest ułożony harmonogram, a z drugiej strony jest pewna elastyczność pozostawiona. Czy tobie ta wspinaczka po prostu się nie nudzi? Nie nudzi mi się. Ja jestem też człowiekiem, który uwielbia adrenalinę, który uwielbia właśnie presję. I właśnie to znalazłam wszystko we wspinaniu na czas, bo mamy bezpośrednią rywalizację. Ja kocham rywalizację, kocham rywalizować, ale tylko wyłącznie na polu sportowym. I jakby wspinanie na czas rywalizuje właśnie z zawodnikiem obok. Wszystko szybko się dzieje, jest ogromna adrenalina, ogromna presja, nie ma czasu na błąd. Jakby to jest idealny sport dla mnie. A jak ty oceniasz potencjał Polaków w tej dyscyplinie? Ostatnio na Mistrzostwach Europy w Monachium w połowie sierpnia odnieśliśmy historyczny sukces. Zdobyliśmy 4 medale, 3 wśród kobiet, 1 wśród mężczyzn, więc jakby był to niewątpliwie bardzo duży sukces, ale myślę, że nie możemy też się zachłysnąć tym sukcesem, bo jeden właśnie sukces nie czyni wiosny. Myślę, że musimy się skupić na pracy. Myślę, że tutaj właśnie pokazujemy potencjał, że warto inwestować w nasz sport, warto inwestować we wspinanie. No i musimy się na tym skupić, żeby ten potencjał utrzymać i żeby to dalej się rozwijało, żebyśmy mogli właśnie w przyszłości nie tylko na Mistrzostwach Europy, ale Mistrzostwach Świata i Igrzyskach Olimpijskich cieszyć się właśnie z takich sukcesów. Tego byśmy sobie życzyli. Ty jesteś też żołnierzem zawodowym. Jakie obowiązki ma żołnierz zawodowy? Jakie ty masz obowiązki? My mamy dokładnie takie same obowiązki jak każdy żołnierz zawodowy. Nie żyjemy na co dzień w koszarach, żyjemy w cywilu. Naszym podstawowym rozliczeniem są nasze osiągnięcia sportowe i reprezentacja kraju i Wojska Polskiego na arenach międzynarodowych. Uczestnictwo właśnie i zdobywanie medali w wojskowych zawodach, Mistrzostwa Świata Wojskowych czy Wojskowych Igrzyskach Sportowych. Natomiast też obowiązuje nasz podstawowe przeszkolenie wojskowe czy szkolenie ze strzelania musztry, więc mamy robione to, realizowane w innym trybie niż zwykły żołnierz zawodowy, natomiast obowiązują nas te same standardy. Na nudę nie możesz narzekać. Lubisz też jeść i podróżować, więc jakie fajne miejsca zwiedziłaś, co dobrego zjadłaś? Ostatnio byłam w Portugalii przez 2 tygodnie. Byłam na Azorach. Uczyłam się surfować, więc to była taka moja nowa rzecz, którą odkryłam i która mi się bardzo spodobała. Uwielbiam odkrywać lokalne smaki. W Portugalii urzekło mnie to, że były to owoce morza, które po prostu uwielbiam. Ryby, ale też właśnie można było zjeść bardzo dobrej jakości mięso. Więc dla mnie po prostu miejsce, gdzie jest jedzenie i w tym momencie chyba surfing, to są takie idealne miejsca na wakacje. Ostatnie pytanie i twoja ostatnia i jedyna rada dla dzieciaka, który chciałby zostać kiedyś w przyszłości takim mistrzem jak ty, taką mistrzynią jak ty. Chyba to, że nie ma takich rozwiązań instant, że coś przychodzi od razu. Trzeba być cierpliwym, trzeba być wytrwałym i wierzyć w to, co się robi.
To jest najważniejsze. Bardzo dziękuję. Aleksandra Mirosław, moim Państwa gościem. Tę oraz inne ciekawe rozmowy będą mogli Państwo zobaczyć na portalu i.pl. Tam też we współpracy z PKN Orlen pojawi się kampania Mistrzowie Podwórka, która zachęca młode dzieci do uprawiania sportu, a ja Was zachęcam, żebyście przesyłali do nas filmiki, które pokazują, jak sportowo wymiatacie na podwórku. Warto to robić, ponieważ do wygrania jest trening z Mistrzem Świata Orlen Teamu, także absolutna petarda. Zachęcam, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Widzenia.